tym momencie potrzeba przy Łazienkowskiej jakiegoś spokoju, tak? I to, to jest, patrząc na to, że to będzie trzeci sezon bez tytułu mistrzowskiego, no to doskonale zdawałem sobie sprawę, że na nowy sezon tak będzie nowy szkoleniowiec, ale czy z Fejo oni dojadą do europejskich pucharów? No ten trener nie gwarantuje ewentualnie przy jakichś, a pamiętajmy jakie to będą mecze, tak? Mecz z Rakowem na noże, mecz ze Śląskiem na noże i mecz z Lechem na noże o Europę. To mi się wydaje, że ten gość może nie wytrzymać. Może więcej meczów mieć kary zawieszenia za swoje wybryki przy linii bocznej niż pomóc samej drużynie. No, tak mi się to wydaje. Patrzysz na przykład na wyniki sportowe, no to one bronią Fejo, bo tutaj mówimy oczywiście o tej okołopiłkarskiej kwestii. Ale słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że Motor Lublin nie grał w Ekstraklasie i prowadzenie drużyny na zapleczu czy Ekstraklasy, czy jeszcze niżej, nie ma porównania do drużyny z Ekstraklasą.